Sprawdź tę stację motowachy. Może coś jeszcze ostało się w zbiorniku? Świetny strzał. Masz pół zdrowia. Wszystko idzie w trzaski. Kukuje stamtąd trochę gumy złomu. Jest strasznie ciemno. O, widać tam trochę plastik złomu. Przeciwnik stoi przed tobą. Thank you.
Los bywa przewrotny. Jednak nie zawsze będziesz się śmiać. Światło powraca. Promieniowanko. Ruszasz się niczym wiatr. Można odnieść wrażenie, że wiatr zmiecie cię z tego świata. Thank you.
Łup i puf. Nuklearyzacja. Strasznie dziś jasno. Spójrz tylko na ten plastizłom. Opłaciło się. Czasami coś, co widzisz, nie wydaje się prawdziwe, dopóki nie zabierze cię do tego konkretnego momentu, zupełnie jak w wehikule czasu. Ciężko jest pozbyć się tych wspomnień i towarzyszących im uczuć. Mózg lubi nam płatać figle, a uniknięcie ich wymaga pewnego wysiłku. Nie ma jednak wątpliwości, że to, co pamiętasz, wpływa na twoją przyszłość.
dziwne, że wiesz, jak uruchomić Piff-Paff Stinks automatona. Ale najwyraźniej musiało ci się udać to rozpracować już dawno temu. Sześć złom? To się nazywa dobry towar. Wszystko zdaje się tu takie odległe. Zobaczmy. Jest władca, który rządzi tym posterunkiem. Legeniuma, malebu, pilala, onamon? Nie spodziewał się najazdu na swój posterunek. Teraz już jednak wie, dlaczego współpracujesz z ich rywalami. Majokon, kul mal, zunu, wal, tutrek. Jeśli będzie musiał, to stanie do walki, choć wolałby inaczej rozwiązać ten konflikt. Wygląda jednak na to, że nie ma wyboru. To ostatnia linia obrony. Gdy ich obrońca padnie, poddadzą się. Posterunek należy do twojego plemienia. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. Uważa, że zdobycie trzeciego wrogiego posterunku świetnie ci poszło, a przeciwnik jest na tyle słaby, że można stawić mu czoła w jego forcie. Mówi, że to będzie ulga, gdy wszystko się skończy. Nadciąga koniec świata.
i wszystkiego innego. Czekali na ciebie. Przejęcie tego fortu przyniesie pokój twoim plemionom. Oby fort planują wystrzelić cię ponad murem, używając procorzutu. Najpierw jednak musisz zdobyć kask na wypadek. Najlepiej będzie, jeśli znajdziesz go sobie na własną rękę. Nie powinno to być zbyt trudne. Występują tylko w jednym rozmiarze. Świat jest wyższy niż ci się wydaje. Uwaga, to gapipunkt. Świetne miejsce do obserwowania świata. Ciekawe, kto może przyglądać się tobie. Promieniowanko. Tylko draśnięcie. Iście promieniście. Maksimum energii. Ciosy dają o sobie znać. Atakuj ciałem! Jeśli chcesz cokolwiek zmienić... O, to dzwonek z przeszłodni. Dzięki niemu można drędnąć daleko stąd. Sprawdźmy, czy wciąż działa. Wygląda na to, że klucze należy odpowiednio ustawić, by dzwonek zadziałał. Jeszcze parę ruchów w lewo? Dobrze je wykorzystaj. Thank you.
Więc technologia przeszłodni wciąż tutaj jest, nawet jeśli nikt nie wie, jak jej używać. Dzień leci. Nie marnuj czasu. Należy oswobodzić wrogie plemię, ale radzi, by w drodze do ich Sifu dokonać jak najmniejszych zniszczeń. Musisz zjednoczyć plemiona oraz ocalić... Można rozpalić ogień. Suchotraw chyba łatwo zajmie się ogniem. Musisz tylko zapewnić iskrę, która roznieci pożar. Płonie jaśniej niż światło. Wypromieniowano. Thank you.
Pora zrobić to, co prawe, z naszego punktu widzenia. Ktoś tu chyba ćwiczył. Taran to chyba świetny sposób na sforsowanie bramy. Na pewno wystarczy tylko stuknąć, a się otworzy. Taranująco. Metrowie cenią sobie wolność i dążą do jej obrony. Chcą, by każde plemię było odpowiedzialne za siebie i wierzą, że zjednoczenie to jedyny sposób na przetrwanie. Liczył, że zakończy się to inaczej. Nie ma sensu walczyć, zamiast się jednoczyć. To byłaby walka o nic. Potrzebuję logicznego powodu, by powierzyć ci fort i losy swojego plemienia. Jeśli potrafisz tylko walczyć, nie może cię wesprzeć. Nie wierzy ci i woli walczyć teraz, zamiast odkładać to w czasie. Wrogi Sifu został pokonany, a los jego plemienia jest w twoich rękach. Możesz zdecydować o ich losie, jednak twój wybór będzie miał swoje konsekwencje. Pozostawi los wrogiego Sifu tobie. Radzi jednak, by okazać miłosierdzie. Gdy czynisz dobro, ono powraca. Uważa, że gestem dobrej woli jest zaoferowanie pomocy innym, kiedy tego potrzebują. Każdy jest kowalem własnego losu, na dobre i złe. Nie można cofnąć swoich czynów. Będą stać ramię w ramię, dopóki nie zostaną przywrócone porządek. Doszły go słuchy, że pozostałe plemiona zdały sobie sprawę, iż w tej wojnie nie ma zwycięzców. Cała trójka wierzy. Czy chcesz zakończyć wojnę teraz, czy kontynuować batalię?
Zgadza się. Lepiej oszczędzać energię na coś sensownego. Łańcuch z hakiem netrów. Ale z ciebie zmokła kura.